Laudetur Jezus Chrystus. Chciałabym dzisiaj zapoznać Państwa z kodem Ratzingera. Kodem odkrytym przez Andrea Cionciego i potwierdzonym przez innych autorów, czyli z metodą szyfrowania informacji, jakiej używa papież Benedykt od momentu swojej rezygnacji z aktywnego pełnienia posługi papieskiej. Kod ten można znaleźć opisany w książce pana Cionciego Coditrice Ratzinger, na razie niestety niedostępnej w języku polskim, natomiast także na stronach internetowych, na których dość dużo pan Cionci pisze na temat różnych nietypowych i ambiwalentnych wypowiedzi papieża Benedykta. Kod tak naprawdę jest dość prosty, Cionci opisuje go w kilku punktach, natomiast większą sztuką jest nauczenie się odszyfrowywania wiadomości w praktyce. Zaraz przedstawię Państwu kilka punktów, w których autor mówi, jak to działa. Zacznę jednak od tego, że autor podkreśla też, że właściwie kod Ratzingera jest kodem Pana Jezusa. Jeśli wspomnimy na takie dwuznaczne, niejednokrotnie wypowiedzi, jakie znajdujemy w Ewangeliach, no to właśnie tam spotykamy tak zwaną amfibolię, tak? Ona najczęściej jest błędem zazwyczaj, natomiast może być zamierzonym jakby przekazywaniem informacji na nieco innym poziomie, tak? Trzeba umieć dostać się na ten właściwy poziom. Wspomnijmy też na takie słowa, które pamiętamy z Ewangelii. Trudna jest ta mowa, albo kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zaczniemy zatem od tych wspomnianych czterech punktów, następnie podam przykład z Ewangelii, który przywołuje pan Cionci, a potem fragment z tekstu papieża Benedykta. A. Pan Jezus wypowiada zdanie. B. Rozmówca źle je rozumie, ponieważ zatrzymuje się na podstawowym znaczeniu. C. Jezus lub ewangelista kontynuuje i ilustruje swoją wypowiedź na innym poziomie znaczeniowym. D. Na koniec fragmentu czytelnik otrzymuje całą naukę, którą chciał mu przekazać ewangelista. I teraz przykład z dialogu Pana Jezusa z Samarytanką. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Cionci tłumaczy to tak. Słowo woda żywa oznacza zarówno wodę źródlaną, jak i wodę życia. Kobieta nie zrozumiała, że żywa woda, którą może jej dać Jezus, jest zbawieniem. No więc dokładnie tego rodzaju szyfr stosuje papież Benedykt od momentu swojej rzekomej abdykacji. I jak sami zapewne nieraz się złapaliśmy, no nie wszystkie słowa Pana Jezusa są łatwe do zrozumienia. Tak jak to jest właśnie na tym przykładzie z Samarytanką, ale no Cionci podaje też tam przykład dialogu z Piłatem, czy w ogóle dialogów, rozmów z faryzeuszami i z innymi osobami. Takich przykładów jest naprawdę całkiem sporo w Nowym Testamencie. Ale teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do jednego przykładu, na którym spróbujemy odczytać to, tak, u papieża Benedykta. Ja celowo chciałabym dzisiaj skupić się tylko na jednym przykładzie, żeby nie mieszać, natomiast obiecuję, że będą następne filmy. Jako pierwszy przykład wybrałam list, jaki papież Benedykt wystosował do kardynała Brandmüllera, ponieważ kardynał Brandmüller udzielił w roku 2017 wywiadu w niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung i papież Benedykt dość się tym wywiadem poczuł dotknięty. Kardynał Brandmüller powiedział m.in. tak. Papież emeryt nigdy nie istniał w historii Kościoła, ani w prawie kanonicznym, a Benedykt odkrywa teraz konsekwencje tego, co zrobił. Papież odpowiada mu następująco. Jak wiesz, Pius XII zostawił instrukcję, na wypadek, gdyby został schwytany przez nazistów. Od chwili schwytania nie byłby już papieżem, lecz kardynałem. Czy ten prosty powrót do kardynalatu byłby możliwy? Nie wiemy. W moim przypadku po prostu żądanie powrotu do kardynalatu zdecydowanie nie miałoby sensu. No więc zwróćmy uwagę. Papież Benedykt pisze do swojego wieloletniego przyjaciela i na dodatek historyka Kościoła. Przy czym nie powołuje się tutaj na jakiś przykład z okresu właśnie bardziej dawnego, tak? Czyli z jakiegoś średniowiecza. To nie odwołuje się do sytuacji, w której na przykład papież by po prostu abdykował. Ale odwołuje się do takiej dość drastycznej sytuacji, tak? Do zagrożenia z okazji II wojny światowej i tego, co zrobił Pius XII, tak? Że przygotował jakby taki dokument, który by sprawił, że no właśnie, Pius XII de facto w momencie schwytania byłby byłym papieżem. I jak to papież pisze do Brandmüllera, że w jego przypadku to nie miałoby sensu, znaczy w jego przypadku, czyli w przypadku Benedykta XVI. A więc tak naprawdę nie chciał być eks-papieżem, nie chciał abdykować. I jeszcze jeden fragment. Wraz z papieżem emerytem próbowałem stworzyć sytuację, w której jestem całkowicie niedostępny dla mediów i w której jest całkiem jasne, że jest tylko jeden papież. Co to znaczy niedostępny dla mediów? No, że nie zrozumieją, tak? Bo będzie właśnie istniał ten kod, nie będą w stanie rozszyfrować tej sytuacji. Bo przecież nie jest niedostępny dla mediów, w sensie, że nie udziela wywiadów, bo takie się jednak pokazywały. A na dodatek, tak jak mówi, że no, ten papież emeryt, on de facto temu nie zaprzecza, że to jest nierealne, że to w prawie kanonicznym nie istnieje. I jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Papież Benedykt nigdy, kiedy porusza takie tematy właśnie związane z sytuacją kanoniczną, nie wymienia imienia papieża Franciszka. Ono mu po prostu nie przechodzi przez usta. Takie informacje, w których rzekomo papież Benedykt miał powiedzieć, że papieżem jest Franciszek, są zawsze fałszerstwem mediów katolickich. I nawet w watykańskich serwisach zdarzały się takie przeinaczenia, które zresztą potem były usuwane. I takie rzeczy też będę się starała Państwu pokazać w najbliższym czasie. Bo tego jest zatrzęsienie. Książka pana Cionci, o której wspomniałam, Coditrice Ratzinger, ma ponad 300 kilkadziesiąt stron, na których nie ma nic innego, tylko analiza konkretnych wypowiedzi papieża Benedykta z tych prawie 10 lat. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Mam nadzieję, że zechcą Państwo obejrzeć następne filmy, w których będzie więcej przykładów cytowanych przez pana Cionci. Tymczasem zapraszam też, żeby zajrzeć do dokumentacji, bo tam oczywiście są i strony, i cytaty, i nawet odnośniki do filmów, na których jest o tym mowa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.